Smaczne, szybkie, tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj porozmawiamy o nożach. Chcę Państwu doradzić, przypomnieć, jakie noże najlepiej sobie kupić, żeby mieć na lata. Jak tutaj widzimy, noże jakieś tam, nie będę mówił z jakiejś firmy. Po jakimś czasie może naprawdę ulec ciężkiemu wypadkowi. Coś bardziej opornego do krojenia już po prostu wychodzi z tego. Ewentualnie jeszcze gorzej, bo w trakcie pracy może się nam na przykład tutaj w tym miejscu złamać i wypadek gotowy i kto będzie odpowiadał? Ręka rozwalona. Szkoda nawet pieniędzy na takie noże wydawać. Więc jakie noże kupić? Chcę Państwu doradzić. Ja załóżmy używam takiej produkcji. Dawny Pafawak z Wrocławia, obuczna produkcja, lata 80. Nie do zdarcia. Młotek także. Oraz były także produkowane takie noże. Ostrość ma znakomitą. Taki na tym przykładzie możemy poznać dobrą stal, czyli jak wygniemy, wraca do swojego pierwotnego stanu przed wygięciem. No i ważne przy nożach, żeby były zrobione z jednego kawałka blachy metalu, czyli tutaj musi być całość zakończona albo klejeniem w środku, jakimś nitowaniem, żeby po prostu były solidne. No i wziąć w rękę i zobaczyć, czy nam po prostu do ręki pasuje. Musi nóż do ręki pasować. Także możemy kupić inne takie sobie noże. To już możemy tylko kupić. Tamte były produkowane prawie że na zamówienie. Takie noże z tak zwaną stopką, czyli do takiego krojenia. Mówią na to nóż szefa kuchni. Wszystko niech Państwo zwracają uwagę, żeby był gnity i cała blacha. Takie z ząbkami. Do dekoracji potraw możemy kupić takie krótsze noże. Zawsze, żeby były tu nitowane. Tu nie potrzebujemy przy dekoracji dużej używać siły, dlatego może być tutaj troszkę krótsze ta blaszka, ale ważne, żeby było tu zanitowane, żeby nam tu nic nie latało. Duże z takim ostrym końcem. Doskonały do dekoracji. A jeżeli jesteśmy przy nożach, najlepsza ubieraczka do jarzyn, jaka istnieje, warto właśnie w takim kształcie kupić. Tu z takim ostrzem, żeby sobie z ziemniaków oczka wydłubywać i taki wachliwy kawałek noża. A także inne stare noże, które tu Państwu chcę pokazać. Ten nóż załóżmy doskonałej naszej polskiej firmy. Ma już ponad 30 lat. Tutaj z tak zwaną też stopką, z tym, że tu jest taka wzmocniona. Naprawdę warto taki jeden nóż sobie kupić i można go mieć na lata, tylko dobrze go oszczyć. Przydadzą nam się tak zwane też noże piłki, czyli tutaj z ząbkami. Też ważne, żeby były nity. No najlepsze są te, jak tutaj całość metalu. A także muszę Państwu pokazać, tutaj nóż ma ze 40 lat, tak zwany skórownik. Też drewniana rączka, fajnie w rączkę pasuje. Oraz mój stary trywolnik, który mam praktycznie od początku pracy, mówię, kariery, zawodu, trybownik. No już ma. Ale jeszcze się trzyma, wygnięty szczotkami już. A oszczę z reguły kamieniem takim albo takim. A na, do końca dooszcza się. Stalka nie jest do oszczenia, tylko do oaszczania noży. No ale w obliczu terroryzmu dla Państwa wiernych, którzy mnie słuchają, warto kupić, żeby się zabezpieczyć. Nożycze do żywopłotu, o przepraszam, które po prostu rozkręcamy i mamy takie dwie
białe bronie, szable w domu do obrony. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanych zakupów i zapraszam na inne moje filmy, nie tylko kulinarne.